Cześć kochani, witam się z wami w kolejnym vlogu. Właśnie rozpoczęłam swój piątek, mamy godzinkę 9:00. Ciężka noc za mną, bo w nocy dostałam okres i wiecie, zwijałam się z bólu, ogólnie mało co spałam, ale wstałam, wzięłam prysznic, myłam włosy, rozbudziłam się, no i właśnie przystępuję do śniadanka. Ostatnio mam jakoś tak, że nie lubię jeść nic w tych takich pierwszych godzinach po wstaniu, nic takiego dużego, coś drobnego, albo koktajl, albo shake, jak najbardziej. No i akurat dzisiaj w cateringu mam smoothie z awokado, jabłkiem i kiwi, także spożyję sobie to na śniadanie. No i jedziemy do SM, odbieram paczki PR-owe, które do mnie tam przyszły, a zaraz po tym pokażę wam już nowe biuro i nowy magazyn Flowy i Wowco. Podjeżdżamy już, słuchajcie, pod biuro. No i kto nie wie, no to tak, przeprowadziliśmy się. Mieliśmy wcześniej dwa lokale wynajęte, czyli moje studio i biuro z małym magazynem. Teraz mamy, moje studio zostaje i dodatkowo do tego mamy jeszcze biuro i magazyn. Brakowało nam już naprawdę miejsca, odkąd jest Flow i odkąd jest drogeria, to tych produktów jest cała masa. Jak było tylko Wowco, to wiadomo, były tam tylko produkty Wowco, duże ilości, ale nie tak dużo pozycji. No a teraz doszła drogeria, no i wiecie, jakby kosmetyków w drogerii jest masa i potrzebowaliśmy o wiele więcej miejsca. Udało się znaleźć bardzo blisko poprzedniego biura lokal na biuro i na magazyn. No i mamy po prostu nowe miejsce. Ja teraz podjechałam pod swoje studio, muszę zanieść sobie tam paczki i wszystkie rzeczy i zaraz przejdziemy sobie do drugiego miejsca i tam pokażę wam, jak wygląda nasze nowe biuro. No i nasz nowy magazyn. Magazyn jeszcze nie jest złożony do końca. Zostało nam jeszcze kilka regałów do skręcenia, ale nie wiem, kiedy to zrobimy, bo w najbliższym czasie trochę nie mamy na to czasu. Więc po prostu pokażę wam to, co mamy na razie złożone i rozłożone, a jeśli będziemy dorzucać kolejne regały, to pewnie w kolejnych vlogach będę wam po prostu robić update. No i wchodzimy do biura. I tak to wygląda. Na start, na wejściu stoi nam taki regał roboczy, jeszcze niezagospodarowany. Na razie pusty, ale na pewno szybko tutaj znajdą się jakieś rzeczy, które nie będą miały miejsca i po prostu będą napisane tutaj w tym miejscu. Następnie mamy taką małą szafeczkę z kawką. Tutaj mamy ekspresy, wodę i tak dalej, niżej jakieś dokumenty. Mini stojaczek na sprzątanie, papiery, zapasy do drukarki, książki, masa książek Kacpra. Tutaj nasza mała przyjaciółka, jaszczurka. Akurat jej nie ma nigdzie tutaj na wierzchu, ale jak potem będzie, to wam ją na pewno pokażę. No i stąd przechodzimy do mojego biurka. To jest moje stanowisko w biurze. No i jak widzicie, mamy biurka i krzesła z Diablo. Bardzo wygodne biurko, jak i fotel. Powiem wam, że mamy już jeden fotel od Diablo, troszkę inny, ten, który jest fotelem Kacpra i jest u nas już 3 lata i rewelacyjnie nam się sprawdzał, więc teraz wyposażając nowe biuro, postawiliśmy również na tą samą markę. W opisie tego filmu wrzucam wam linki do ich strony, bo naprawdę, jeśli szukacie wygodnych krzeseł, wygodnych biurek, to na maksa polecam wam te. Zobaczcie, jakie one są komfortowe, że po prostu nawet dla zdrowia, dla kręgosłupa, dla naszego ciała to jest luksus na maksa. To jest moje stanowisko, tak jak powiedziałam. Tutaj jest stanowisko Natalii, czyli osoby, która z nami pracuje. No i tak jak wcześniej wspomniałam, tutaj jest królestwo Kacpra. Drukarki, nie drukarki, no bo Kacper głównie w sumie w ciągu dnia potrzebuje drukarki. My troszkę mniej. I obok przechodzimy do części magazynowej i tak jak powiedziałam, na razie jeszcze nie mamy złożonych wszystkich regałów, nie mamy wystawionych wszystkich kosmetyków. Regały czekają o tutaj, złożone w kartonach, bo po prostu nie mieliśmy teraz czasu, wystawiliśmy to co najważniejsze, część jeszcze czeka gdzieś tam w pudłach, w kartonach. No i tutaj będzie cała część magazynu Flowy na tej stronie. Tutaj mamy strefę do pakowania, czyli wszystkie potrzebne kartoniki, koperty,
takie jakieś, wiecie, rzeczy po prostu potrzebne do wysyłki produktów, do pakowania, wypełniacze. I to jest cała ta strefa. Komputer, kasa fiskalna, drukarki i takie po prostu stanowisko robocze. A po drugiej stronie na pleckach będzie rozłożone łałka. Jeszcze nie mamy przywiezionego wszystkiego, jest na razie część naszych produktów. Jeszcze mamy dwie tak naprawdę wolne półki, które będą zapełnione resztą produktów, które są po prostu gdzieś tam w zapasach poodkładane. Tutaj w worku świeża dostawa opasek od naszej pani krawcowej. Pani krawcowa zawsze daje nam właśnie nową ilość opasek w czymś takim, w takiej ratanowej torbie. Jak widzicie, możecie podejrzeć, są tam opaski. Tutaj mamy około chyba 300 sztuk opasek. Wózek, którym wszystko przewozimy. No i w sumie to by było na tyle. I mamy jeszcze neony. Neony z Neon dla Ciebie, Wowkow i Flow. I fajnie nam tutaj tak siedzą w biurze i robią na maksa klimat. Przeniosłam się teraz do mojego studia, pomalowałam się, ponieważ będę robiła taką mini sesję zdjęciową. Także makijaż do zdjęć kosmetykami, które mam właśnie zaprezentować w poście. No i tak przyszłam do tego studia, z tamtego lokalu i mówię, kurczę, ale ja tu mam bałagan, ja tutaj serio mam po prostu syf. Nagrywam wam się tak, że nie widzicie tego bałaganu. Jak posprzątam, to tutaj znowu w kolejnych vlogach pokażę wam, jak to teraz dokładnie wygląda, bo będę musiała troszkę przedstawiać sobie miejsce. Pewne rzeczy idą do tamtego biura, do tamtego magazynu, więc mi się tutaj troszkę zwolni. Mam nadzieję, że przez weekend tutaj wszystko wysprzątam. Teraz pogoda się trochę poprawiła, bo od rana lało, ale jest ciut ładniej. Także fajnie, bo potrzebujemy zrobić zdjęcia na zewnątrz. Także ja lecę po Natalię, no i jedziemy razem robić foty. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Foty się udały, ale odzywam się do was kilka godzin później, bo słuchajcie, jadąc teraz na squasha, przed squashem stwierdziłam, ok, jadę sobie do Lidla po wodę. I teraz już się uspokoiłam, mówię wam to totalnie na chillu i już jakby bardziej się z tego śmieję, ale no, wcześniej przychodziłam dramat. Ponieważ stałam, moi drodzy, pod Lidlem, już byłam gotowa do wyjścia i nie wiem, co się stało, włączył mi się kurwa ten start and stop, chyba, ja już nie wiem, co się stało. I wychodząc z auta, kliknęłam sobie na pedał gazu i wjechałam w słupek na parkingu. Nowym samochodem, nową BM-ką. Serio, teraz mówimy się o tym już łatwo, ale zaraz po incydencie, normalnie, no nawet nie byłam bliska płaczu, tylko płakałam. Ale dobra, pogadałam z kasjerem, kasjer mówi, że spoko, to będzie zrobione jak na autokasko, więc mam się nie przejmować, więc już jest git, no ale rozwaliłam nowy samochód. Wrzucam wam teraz, jak to wygląda po uderzeniu. Nie jest to wcale delikatne uderzenie, bo wcisnęłam pedał gazu, no i jakby z jakąś mocą wjechał w ten słupek. To nie było tak, że ten samochód się toczył delikatnie i delikatnie się obił, tylko po prostu wjechał z siłą w słupek. Słuchajcie, serio, to jest pierwszy incydent, odkąd jeżdżę samochodem, że coś takiego mi się stało. Nigdy nie zarysowałam samochodu, nigdy nie miałam wypadku, nigdy, no dosłownie nigdy nic mi się nie przydarzyło. To jest pierwsza sytuacja i akurat nowym, nowiutkim samochodem. 2 miesiące po odebraniu z salonu. No ale dobra, serio, już teraz nie przeżywam, już trochę się uspokoiłam i jadę teraz na squasha, tak jak powiedziałam, także czas na trochę rozrywki, trochę grania. Jestem po squashu padnięta, trochę się rozerwałam, jak wiecie, odeszłam głową od tego, co się stało z samochodem, ale mam takie coś, że jak nawet jechałam na squash i jeżdżę po prostu teraz samochodem po tej sytuacji, to po prostu się boję, jakby jeździć autem. Mimo że wiecie, nie uczestniczyłam w wypadku, to nie dziwię się osobom, które boją się na przykład wsiąść do samochodu po jakimś zderzeniu faktycznie z samochodem. Jeszcze ze swojej winy, bo no nawet ja teraz mówię, wgięłam samochód, uderzyłam słupkiem samochodem i mam takie coś, że wiecie, tak jakby uważam bardzo na drodze, 3 razy bardziej niż normalnie. Także
zapięta, odpalam auto, no i wracam do domu. Po squashu to pierwsze zawsze o czym marzę, to kąpiel. I my w ogóle chodzimy do Sosnowca, do Faktory, na squasha od w sumie samego początku i bardzo przyjemnie to jest, także jak jesteście z okolicy i chcecie spróbować sobie gry w squasha, to mogę wam śmiało polecić to miejsce. Mamy kolejny dzień, musiałam sobie, słuchajcie, zrobić taką małą przerwę od tego vloga. Dopiero w sumie jak wróciłam do domu na spokojnie wieczorem, do mnie doszło to, co się stało. Doszła do mnie ta wgniotka, doszło do mnie to, że trzeba będzie oddać na kilka dni do serwisu samochód i będę bez auta. I tak wiecie, zaczęłam trochę się smucić tym tematem, złościć na siebie, że przez taką głupotę, przez po prostu ludzką nieuwagę tak się stało, no ale trudno. Pogadałam z Kacrem, pogadałam z rodzicami i stwierdzili, że no nic się nie stało, tak? Najważniejsze, że to nie był wypadek, że ani mi, ani jakiemuś innemu kierowcy nic nie dolega i że to taka pierdółka. Ja jakoś tak to przeżyłam, bo to pierwsza sytuacja taka w moim życiu, jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się obetrzeć samochodu, zarysować samochodu, gdzieś obić. Zawsze jak byłam on to uważna, zawsze bardzo szanuję swoje rzeczy i wiecie, jakby po prostu ze mnie to zabolało, dlatego wracam po prostu na kolejny dzień i dogrywam tą resztę. Sprzątam teraz mieszkanie, przez ostatnie dni wracałam późno do domu, no i za bardzo nie miałam czasu na porządki, także czeka mnie odkurzanie, mycie podłogi. Rumba z serwisu wraca do nas dopiero jutro, bo była na kilka dni w serwisie, bo nam się zepsuło coś tam w niej, więc dopiero jutro przyjeżdża, także dzisiaj jeszcze czeka mnie odkurzanie w 100% samemu, mycie podłogi, ogarnę pranie i po prostu wróciłam trochę wcześniej z pracy, więc mam na to dzisiaj chwilkę. Mieszkanie z grubsza ogarnięte, teraz muszę jeszcze iść ze śmieciami, wyrzucić śmieci już do kosza, prysznic, pielęgnacja i do spania. I w ogóle zaczęliśmy oglądać Sherlocka, jakiś czas temu wam polecałam Dom z papieru, bardzo fajny serial, jakby najlepszy jaki oglądałam, ale teraz zaczęliśmy Sherlocka, Kacper znalazł na Netflixie i powiem wam, też jest spoko, może nie jest tak wybitny jak Dom z papieru, bo to był już tos totalny, ale myślę, że Sherlock jest zaraz po Domu z papieru, także jeśli jeszcze nie oglądałyście, to jest właśnie na Netflixie i naprawdę fajnie się zapowiada, jesteśmy na drugim sezonie, przyjemnie się go ogląda, jest ciekawy, zaskakujący, nie jest przewidywalny, także jak szukacie fajnego serialu o podobnym klimacie, troszkę do Domu z papieru, to śmiało mogę wam polecić Sherlocka. I ja biegnę z tymi śmieciami. Dziękuję bardzo, że jesteście ze mną i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Buziak, pa!